Siemam, Tajko, za kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, jutro rozpocznie się gigantyczny hype związany z Team of the Season. Ja oczywiście nie mogę się doczekać. Będziemy otwierali paczki, będziemy streamowali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dziś czas się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć kartom, które przychodzą odrobinę bez echa. A jest ich aż 60, ponieważ aż tyle nowych kart zostało dodane do Ultimate Team. No i dzisiaj sobie nimi pogramy. Mamy nowych skillerów, mamy paru młodych, niesamowitych zawodników. Tak więc powinno być naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście wiecie co robić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli mnie już subskrybujecie, oczywiście możecie kliknąć w dzwonek. Ale zanim to zrobicie, sprawdźcie, czy nadal mnie subskrybujecie. Bo naprawdę aż się boję, co się dzieje ostatnio, ale to jest nieważne. Teraz skupmy się na zawodnikach, jakich mamy w tej jedenastce. No i pierwszym z nich jest Eduardo. Swoją drogą dam wam link do Footheada na dole w komentarzu, bo tych zawodników, tak jak mówię, jest trochę. Oczywiście wszystkich tutaj nie zmieściłem. Na tych, których mamy, już widzicie. To jest bramkarz oczywiście Chelsea z Portugalii. Dalej jest Flamini. Powraca on do FIFA, były zawodnik Arsenalu, oczywiście teraz grający w Crystal Palace. No, statystyki takie, jakie powinien mieć Flamini. I tak wydaje mi się, że troszeczkę na wyrost jest dana mu ta karta złota już w tym momencie jego kariery. No, ale możemy zobaczyć, że ten zawodnik powraca. Mamy także Diopa, tu już gracz zdecydowanie młodszy, ten gość jest młodszy ode mnie o 2 lata. No, tak jak mówię, no jest to dosyć przykre, ale ja jestem teraz kontuzjowany, więc przynajmniej mogę się tłumaczyć, że w tym momencie gra lepiej ode mnie. Dalej jest Gulum, środkowy obrońca z Ligi Tureckiej. Niezbyt jakieś interesujące nazwisko, dlatego sobie przeskoczymy szybko do Diakpy, który tak samo, myślę, że nikogo aż tak bardzo nie interesuje. Nie to, co chociażby Locatelli, słuchajcie, młody zawodnik AC Milanu. 98 rocznik, w ogóle jak to brzmi, to już na temat jego wieku się nie chcę wypowiadać. No ale wszyscy wiemy, jak ten gracz rozwija się w karierze. A teraz już dostaje kartę w Ultimate Team. Wszyscy myśleli, że to będzie w przyszłym roku. Na i jej zaskakuje i dodaje te karty już w tej FIFA. Tak więc jeśli ktoś chce zagrać, jest fanem Milanu i chce zagrać swoim ulubionym młodym zawodnikiem, to może już brać Włocha do swojej jedenastki. Aczkolwiek umówmy się, ta karta nie wygląda jakoś wybitnie, chociaż jak na srebrną też nie jest najgorzej. Kolejny zawodnik to Dembaba. Pamiętacie tego pana? Myślę, że tak, bo nie jednego z główki naprawdę zirytował. No i teraz możemy zagrać nim w Ultimate Team 17. Kolejny zawodnik, myślę, że troszeczkę kontrowersyjny, jeśli chodzi o swoje zachowania w starciach z rywalami czasami. Aczkolwiek muszę przyznać, że mi imponuje on pracowitością na boisku. Co ważne, kolejna złota karta w Ekstraklasie. I co jeszcze ważniejsze, kolejny czterogwiazdkowiec w Ekstraklasie. Naprawdę fajnie to zobaczyć. Następny zawodnik na naszej liście to Vitinho. No i teraz już przechodzimy do skillerów, ponieważ ten pan ma 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek. Reszta statystyk nie jest imponująca, no ale mamy pięciogwiazdkowca kolejnego FIFA i zobaczymy, jak będzie się nim dzisiaj grało. Mamy także kolejnego pięciogwiazdkowca, powrót Assaidiego, gra teraz w lidze holenderskiej. No i ta karta, trzeba przyznać, że wygląda przyzwoicie. W zasadzie najlepiej chyba ze wszystkich, które dzisiaj będziemy testowali, ponieważ na ataku jest jeszcze Isak, ktoś, kto niesamowicie emocjonuje świat piłki nożnej, bo może z niego być naprawdę niewki i dmuchał zawodnik. No ale na razie te statystyki są dosyć średnie. Cała jedenastka prezentuje się następująco. Jak widzicie, chemii nie ma zbyt dużo, ponieważ 23, ale tutaj nie chodziło o zgranie, tylko o umieszczenie tych wszystkich zawodników. Jeśli ktoś zastanawia się, czemu nie dałem Kluiverta, odpowiedź jest prosta. Nie ma tego zawodnika na rynku transferowym Xbox One. Zresztą tak samo jak Nicolasa Bentnera, który powrócił do FIFA. No ale co z tego, skoro nie możemy zagrać królem? No jest powrót króla, tylko gdzie jest ten król? No na pewno nie u nas na boisku, ale mam nadzieję, że ta jedenastka także sobie poradzi, tak więc zobaczmy, co nas czeka w tych spotkaniach. Ile tych przeciwników można szukać, to ja nie wiem. Godziny szczytu, a nie mogłem znaleźć rywala, ale w końcu jest skład na poziomie mojego, nie ma co ukrywać. 47 zgrania, 81 oceny ogólnej, jest na ataku Alex Hunter, jest na ataku Gabriel Jesus, jest Clint Dempsey. No a reszta nazwisk taka, no nie powiem, że niegodna wspomnienia, bo jest chociażby Ricardo Kaka, jest Chris Smalling. No ale taka ta dziwna jedenastka, zobaczymy, jak sobie oczywiście poradzimy. Trzymajcie jak zwykle kciuki. No i co, Miro Radović od razu może strzeli gola, coś to połączenie nie jest najlepsze. No i przez to nie zrobił ruletki, chociaż miał. Oj, to będzie ciekawy mecz. Ansaldi przejmuje piłkę, od razu zagramy do Vitinho, nawet spięty się udało. Vitinho przekłada rywala, jeszcze próba wślizgu w polu karnym.
No i Diego Lopez wybronił setkę. Miało być bardziej w długi ruch, nie mogę mieć pretensji do naszego napastnika, no bo oni tutaj niemalże nie mają zgrania, więc trzeba brać to pod uwagę, ale i tak akcja naprawdę przednia. Zagramy sobie w tą stronę. Dembaba będzie walczył oczywiście o tą piłkę i spróbujemy ją zgrać, ale to podanie niestety nie było najlepsze i trzeba jak najszybciej zabić tą akcję. Locatelli zrobił to, no w sumie to jest zawodnik do takich zadań. Radowicz, ale to nie było dobre przyjęcie i Ricardo Kaká pędzi już z kontrą. Zobaczmy, Alex Hunter, ale przejmujemy to i może jeszcze coś tam się uda zrobić w tym posiadaniu, zobaczmy. Isak przyjmuje tą piłkę, Locatelli już w polu karnym, wystawmy jeszcze i to jest akcja naszych młodzików. No ale pokonuje ich doświadczenie Lopeza. Ładnie i od razu zagrajmy do Isaka, ładnie to wszystko wyszło. Zablokował tą piłkę Smalling, ale na szczęście jeszcze mamy podanie. Jest Isak, jeszcze tylko żeby wypuścić teraz Ansaldiego. Teraz się chłopie, nie możesz pomylić, tak jest, wygrywamy 1-0 w 31 minucie. Zasłużone prowadzenie, bo zdecydowanie więcej tych takich no 100% akcji wykreowałem sobie od rywala, ładnie zaczekałem. No i mamy 1-0, przeciwnik pauzuje, czy wychodzi, czy też nie. Wychodzi, no to lecimy z jeszcze jednym meczem. No dobra, przyznam szczerze, tego składu rywala boję się bardziej niż poprzedniego. Zobaczymy. Aha, no to wyjaśnia jego jedenastkę, no gościu po prostu nie gra. Słuchajcie, ja strzelę gola i jeżeli on nie wyjdzie po mojej strzelonej bramce, to ja wyjdę, bo nie mam czasu, żeby teraz czekać, żeby ten mecz się skończył, więc zrobimy tak. Zobaczymy, czy on wyjdzie, czy nie. Dam mu szansę wyjść. Jak nie wyjdzie, to ja po prostu wyjdę. Stracę zwycięstwo, ale no... Życie. Bywa. No, taki los. Okej, w takim razie lecimy ze skrajności w skrajność. Najpierw dwa słabe składy, a teraz naprawdę dobrze wyglądająca jedenastka. Ale ewidentnie ktoś się tutaj bawi. Ma dużo pięciogwiazdkowców. Zresztą, no zobaczcie, no na ataku jest Coutinho. To nie jest pięciogwiazdkowiec oczywiście. No ale no raczej nie jest to poważny wybór napastnika, zresztą tak samo jak Gabriel Jesus do środka pola, więc może to być naprawdę ciekawe, otwarte spotkanie, biorąc pod uwagę to, jaki ja mam skład. Więc może teraz będą emocje i może teraz będzie fajnie. Zobaczymy. Locatelli, Vitinho, już jest Isak. Isak czeka, gdzie ma podać, jest Vitinho, do niego miała pójść piłka, ale komputer stwierdził, że on wie lepiej i poda tam, gdzie chce. No i tak wyszło, ale odzyskujemy piłkę. Locatelli, Isak. Jest Vitinho jeszcze raz, ale Azpilicueta zrobił z nim co chciał. Oj, głupia strata Riyad Mahrez, ale Dembaba, zobaczcie jak on sobie dobrze radzi na tym środku pomocy i po raz kolejny i w ogóle nie ma zmienionej pozycji, on cały czas jest jako napastnik, przyjął piłkę, świetne podanie do Ansaldiego. Ansaldi, i teraz spróbujmy dorzucić to na drugą stronę, ale Radowicz stwierdził, że to przejmie, no ale może zrobi coś z tego i zrobił, proszę bardzo, 1-0, ale chcę zauważyć, że tą akcję zapoczątkował nasz napastnik, pomocnik Dembaba. Ładnie, Dembaba, niczym Xavi, teraz szuka miejsca do podania, świetnie dograł do Vitinho, Vitinho wypuszczony przez Dembaba, strzela gola. No a zawodnik z Galatasaray bodajże, albo z Besiktaszu wyrasta nam na gwiazdę tego środka pola, naprawdę, to co on teraz porobił po raz kolejny, to było coś. Oleż teraz Gabriel Jesus się przedarł pięknie, no to musi być gol, nie ma innej opcji. Bardzo ładnie zrobił to przeciwnik, trzeba mu przyznać rację, bo to minięcie było naprawdę niezłe. Nie wiem kogo on słucha, może speakera, który mówi, że nadal przegrywa, nie mam pojęcia. Isak, przeciwnik na plecach, ale on sobie nic z tego nie robi i podaje wręcz doskonale do Ansaldiego, ale ja nie wiem co będę mógł zrobić Ansaldim, bo są straszliwe. Lagi, kazałem mu strzelić, on też to robi, ale niestety. Świetna piłka do Coutinho, już nie byłem w stanie tego zatrzymać. 2-2, no tu wychodzi klasa składów na dobrą sprawę. Na pewno nie wychodzi klasa przeciwnika, skoro musi tak sobie podbijać ego, ale dobrze, no dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się strzelić, żebym ja mógł się pocieszyć. Isak... No nie, a jeszcze zmian, okej. Dobra, jest Dembaba, ale zobaczcie, moi zawodnicy już nie mają zupełnie kondycji po prostu przez to, no że nie mają chemii, to jest największy problem, bo przeciwnik, który był zupełnie niegroźny, teraz zaczyna mieć ogromną przewagę tylko i wyłącznie przez to, że ma kondycję na zawodnikach i to jest duży problem. No, a mój bramkarz tego nie złapał, niestety. Przegrywamy 3-2 i to z powodu kondycji, bo naprawdę ten gościu nie jest ode mnie lepszy. No tylko sami widzicie.
On ma 3/4 kondycji, a widzieliście przed chwilą mój zespół, gdzie tej kondycji nie ma. No ale to są po prostu koszty grania takim składem, jakim gram, więc nie jestem z tego powodu zły, bo... No bo to nie jest wysoka klasa rywala i zdaję sobie z tego sprawę, że z innym składem bym tu prawdopodobnie wygrał. No a możemy jeszcze spróbować w tym meczu, nie ma co się oczywiście poddawać, bo jest Isak. Ej, no karny, panie sędzio, no właśnie! Proszę bardzo, i taka decyzja mi się podoba, nie ma co tutaj gadać z arbitrem. No bo to, że jest jedenastka, to jest rzecz pewna. No zresztą, co widać na załączonym obrazku. Zobaczmy, do piłki podchodzi Isak. Czy zniesie to ciśnienie mimo młodego wieku? Isak, uderzenie! Dobrze, Jezus, ale miałem teraz szczęście, to aż szkoda gadać. Spojrzałem na telefon jak idiota, pewnie to nawet słyszeliście jak zaburczał. Już widziałem, że przeciwnik ma. Koza. Dembaba, jeszcze wystawiona piłka, Vitinho, proszę bardzo. Dobra, w sumie, co mi tam, no już naprawdę irytuje mnie ten gościu strasznie. Przełożony rywal raz, ale już nie mam po prostu odejścia tym zawodnikiem. Mimo wszystko coś tu jeszcze spróbujemy zrobić. Zejdźmy sobie w tą stronę. Biegaj, Isak, ale było blisko teraz. No i rzuty karne, naprawdę chcę je wygrać, bo sami widzicie, jak irytujący jest ten człowiek. Zobaczmy, Giuliano, on pierwszy podejdzie do tej jedenastki. Co z tego wyniknie? Giuliano, no dobrze wyczułem, ale troszeczkę zabrakło zasięgu. Znowu tak samo chciałem, O, to nie wpadło. Czyżby karma wróciła? Nie wróciła. Czemu oni tak walą w środek? Zawsze to wchodzi w boczną siatkę, jak tak uderzam, a tutaj... O Boże, no zobaczmy, jest Sterling, będzie w środek, bo ten gościu ma zbyt duże eko, żeby uderzyć inaczej niż podcinką. A ja teraz Vitinho mocno, miało być mocno w prawo. Ja naprawdę nie rozumiem rzutów karnych w tej grze, ale ważne jest to, że udało nam się teraz strzelić. Zobaczmy Coutinho, co zrobi Coutinho, będzie... No prawie się udało. Miro Radowicz w lewo, no czemu nie w lewo, co jest? Trzymam naprawdę tą gałkę w lewo, a oni tego nie robią. Nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Zobaczmy, czy uda się to chociaż obronić. Oczywiście teraz będzie brał pro rozbieg, jakby był nie wiadomo kim. Irytuje mnie ten człowiek niesamowicie. Myślę, że każdego by zirytował. Będzie w lewo, nie było w lewo. No i to jest koniec rzutów karnych. Jestem wściekły, że przegrywamy to spotkanie, bo byłem od tego gościa naprawdę lepszy. Będzie to widać po statystykach. Przegrywamy tylko i wyłącznie przez to, że miał więcej kondycji na graczach. No irytuje mnie taki zawodnik rywala, znaczy taki rywal, no bo sami widzieliście, jakim on był chamem. Przegrywamy po rzutach karnych, których strzelać nie umiem. Widzieliście różnicę w składach, tu jest różnica w statystykach. Nawet w tym byłem lepszy, no niestety. Nie wygrywamy tego spotkania, ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się podobał. Było dużo goli, było dużo emocji, był jeden straszny ham, był jeden gracz, co nie grał i był jeden gracz, co szybko się wycofał. Tak więc cały przekrój graczy. No i co? To było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście wiecie, co robić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Napiszcie mi na dole w komentarzach, jeśli dotrwaliście do tego momentu, czy jest jakiś zawodnik, na którego wy naprawdę czekaliście i jest wśród tych dodanych do FIFA. Jestem naprawdę ciekawy. Czytam wasze komentarze, a teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie, piona i tego pana nie pozdrawiam. Naprawdę... Jak tak można? I to jeszcze w towarzyskich, żeby to miało jakikolwiek sens.